Dzień dobry, moi drodzy. Kontynuujmy przygody naszej Izabeli. I wynajmijmy sobie bohatera, który będzie tak zwanym zbieraczem. Dowieź Wojo i Izabeli. Dziękuję. A ty zbieraj chłopów po chatkach chłopskich. Dobra. Ty leć się bić. Dobra, zgadzamy się na 56 chłopa. I tutaj jest grad czerwony, jednak we tych, co się obawiają, twierdzę, że jest on bierny. Co? Dobra, wygraliśmy na cenę 12 i 12. Daj mi 12 łuczników. Dobra, ty idź jak na razie do miasta. Będzie mi dowoził Wojo. Dobra, pięknie. Niestety są szybnie skubane.
Dobra. Na bombie jeszcze się nie porwę, moi drodzy. Zwerbuj tych i tych. Teraz wyjdź, pozbieraj chłopów. Dobra, logistyka na ekspercie to jest to, co lubię. Ty zbieraj chłopów. Zbieraj zbrojnych. Zbieraj chłopów i dowieź to Izabeli, to to całe wojsko, które nas zbiera. Szkoda, że się nie chcieliście przyłączyć do mnie. O, byście się przydali. Dobra. Tutaj wymień ten nadmiar siarki na kamień. I już możemy fajne rzeczy budować. Lepszy atak. Kolejna grupa chłopów chętna do przyłączenia się. Bingo. Dyplomacja działa, moi drodzy. Strzelców wyborowych bardzo bym chciał mieć.
Dobra, chociaż wy się przyłączacie. Easy, zbieraj ten, to złoto i ten kamień. I fajnie byłoby jeszcze mieć, moi drodzy, krzyżowców. Jedź dowieść wojsko Izabeli. I teraz, moi drodzy, oszczędzamy na ratusz. Dobra, 400 chłopów, 50 łuczników i ociupineczkę zbrojnych. Jest to 8 krzyżowców, jak miło. Dobra, tu akurat nie protestuję, bo ten przeciwnik jest stosunkowo irytujący. Ty! Wracasz się robić werbunek. Izabela natomiast odkrywa mapę. No cóż, zbieramy na Kapitol. W sumie czemu nie? Damy temu. Dobra. Ścignijmy ożywieńców. Dobra, 16 gryfów się przyłączyło.
straty w gargulcach nie dbam. Podsuńmy mu kapsla do przodu. Wy się przyłączycie, tak? Dobra. Izabela ma już mocną armię. Nie jakąś super przepotężną, ale mocną. Dobra, jeden gargulec to nie jest strata. A co gdyby zrobić to tak? Jeden spadnie, niestety. Wybór jest chyba oczywisty. Duszki śmierdziuszki pokonane.
spróbujmy to powtórzyć. Było czegokolwiek tracić. Dobra. I wracamy się do zamku, zupełnić wojo. Możemy was ulepszyć, dobra. Ośmiu kawalerzystów, 143 chłopów, tylu was, 44 zbrojnych. Myślę, że powinno wystarczyć. Do pojechania gracza czerwonego. Dobra. Tutaj już wkraczamy na takie tereny inferno, moi drodzy. Serio, 8 grybów. Ale to ciągle nie jest, moi drodzy, maksymalny poziom tutaj. To ja się zastanawiam, jaki jest tutaj max level.
zamierzam tu niczego tracić. Się udało. Dobra, jeden spadł. Co, wracamy się po wojsko? Bo teoretycznie Grad Czerwony będzie tak samo silny. A mnie jakoś czas nie goni. Dobra. I okej, z tym myślę, że mogę jechać. O, tutaj na tę wąpiewę. Jeszcze, bo zbieramy expa, zbieramy, moi drodzy. Aż do maksymalnego poziomu.
ekspercka obrona i osiągnięto, moi drodzy, maksymalny poziom. Pytanie zasadnicze, gdzie jest główny wróg? A, zapewne tutaj. Się skrywa. Dobra. A więc to był tylko oddział zwiadowczy. Nieważne, po tym zwycięstwie nasze oddziały nabrały pewności siebie. Gryfy na wieki! Oho! Będzie tutaj jeszcze bohater Inferno. Jakie ja mam jeszcze cele? Zbuduj arenę walki i ulepsz ją. Co? Spróbujmy to powtórzyć. Za duże straty. No, ja zdaje się zrobiłem straty nieco mniejsze.
czemu armia demonów znalazła się tutaj, tak daleko od linii frontu? Czegóż oni mogą chcieć? Królowo, list od króla Alarona wysyła 2 legiony tancerzy ostrza pod komendą Findana. Findana? Widziałam go na dworze. Jest emisariuszem, a nie wojownikiem. Ale to lepsze niż nic. Dobra robota, Beatrice. Imperium składa ci podziękowania. Żyję, by służyć, moja królowo. Ser Tomasie, wyruszamy o brzasku. Elfy przysyłają nam posiłki. Hurra! Gryfy na wieki! Dobra, misja ukończona. W kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.